Magister inżynier Dariusz Bartosik jest zastępcą kierownika działu eksploatacji w Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Lesznie. Odpowiada za produkcję, przesył i dystrybucję ciepła do naszych mieszkań, firm, centrów handlowych, szpitala. Dariusz Bartosik opowie i pokaże, jak to się dzieje, że leszczynianie mają ciepłe kaloryfery i ciepłą wodę w swoich mieszkaniach. Sercem systemu jest dyspozytornia. Tutaj na tablicy sterowniczej widać to najlepiej. Na poszczególnych tablicach możemy obserwować pracę poszczególnych jednostek naszych kotłowych, czyli mamy tutaj do dyspozycji obsługę kotła numer 1, kotła numer 2 i 3, jak również na samym końcu mamy też do dyspozycji obsługę kotła kogeneracji, czyli naszego zespołu kogeneracyjnego, a z kolei na szafie numer 1 mamy tak zwaną gospodarkę ogólną, czyli możemy tutaj sprawdzać, jak nasz cały system funkcjonuje, jaką wysyłamy temperaturę wody sieciowej na potrzeby zaopatrzenia mieszkańców miasta Leszna, jak również jaka temperatura wraca, ciśnienia, parametry, dyspozycje. Wszystko to ma wpływ na jakość dostawy ciepła, a na tym nam najbardziej zależy, żeby odbiorca był zadowolony. Także tutaj wszystkie decyzje zapadają tu na miejscu. Dyspozytor, który jest na każdej zmianie pod telefonem, numer alarmowy 993, jest to numer, który całą dobę działa przez 365 dni w roku. Jeżeli jakieś są niedomagania, mamy informacje, reagujemy, mamy też do dyspozycji pogotowie ciepłownicze. To pogotowie ciepłownicze, zawsze tutaj możemy je wysłać, zawsze sprawdzamy, co jest przyczyną i usuwamy usterkę na bieżąco, tak żeby ten komfort cieplny dla naszego odbiorcy był zawsze dotrzymany. W ciepłowni przy ulicy Spółdzielczej 12 pracują 3 kotły. Po to, by zapewnić ciepło mieszkańcom Leszna, potrzebują około 20 tysięcy ton opału rocznie. Dobowe zużycie w zależności od pory roku wynosi od 25 ton do 250 ton miału węglowego w okresie zimowym. 3 jednostki tutaj są zlokalizowane. 2 kotły WR25 i 1 WR10. Są to kotły wodno-rusztowe. Jeżeli byśmy mieli troszeczkę wspomnieć, jak to urządzenie tutaj funkcjonuje. Nad nami jest zasyp, czyli są laje zasypowe opału. Nawęglanie w stosunku do tradycyjnego kotła wygląda tak, że jest w automacie. Czyli transportujemy taśmociągiem skośnym z placu opałowego opał, który trafia na taśmociąg, już, który rozsyła opał do poszczególnych jednostek. Opał trafia na ruszt. Mamy tutaj do dyspozycji warstwownicę, od której zależy też zadana moc kotła, między innymi od tej warstwownicy. Mamy do czynienia z rusztem ruchomym i ten kocioł po prostu jest bardzo elastyczną jednostką, jeżeli chodzi o możliwość wytworzenia mocy w zależności od potrzeb. I tak jak już wspomniałem, to jest akurat kocioł numer 1, czyli ten WR25EM, czyli na ścianach szczelnych, jak również kocioł numer 2, który był modernizowany w ubiegłym roku, to jest również WR25EM i mam na końcu najmniejszy, który pracuje w okresie letnim i w okresie letnim w zupełności wystarcza na zapotrzebowanie ciepła dla naszych wszystkich odbiorców na potrzeby ciepłej wody użytkowej. Dodam tylko, że w zależności od potrzeb, możliwości i wyboru jakby rozwiązania w celu zapewnienia tego ciepła latem, mamy do dyspozycji jeszcze układ kogeneracyjny i jeżeli układ kogeneracyjny pracuje, to wówczas kotłownia jest wyłączona z ruchu. Na dzisiaj pracuje kocioł numer 3, czyli ta najmniejsza jednostka na końcu, czyli jesteśmy w momencie, gdy ta praca się odbywa. Widzimy, że uciążliwości tutaj nie ma, warunki są odpowiednie, pracownicy dbają. Nie ma tutaj 15 osób, które by biegały, musiały, bo jest to zautomatyzowane. Także wytwarzanie jest na wysokim poziomie, no, rozwijamy się cały czas. Bardzo ważnym elementem to jest czynnik ludzki, który tutaj muszę podkreślić, no, dużą rolę odgrywa i pracownicy są wykwalifikowani, zaangażowani, no i mamy tego efekty. Przesył ciepła odbywa się siecią, która na zdjęciu przypomina labirynt. To sieć promieniowo-rozgałęźna, dlatego czasowo mieszkańcy Leszna muszą obywać się bez ciepłej wody. Leszczyńska sieć ma 42,5 km długości, a jej pojemność to 3,5 tysiąca metrów sześciennych. Tyle mieści w sobie wody. Wody, która musi być uzdatniana. Dbając o nasz system, żeby po prostu nasz rurociąg, jak również cały układ wytwarzania był w dobrej kondycji, żeby nie zarastał kamieniem, musimy tą wodę przygotować w należyty sposób. Mamy cały układ linii technologicznej, która przygotowuje tą wodę, czyli począwszy od studni głębinowej, gdzie ujęcie mamy własne i poprzez areator, odżelaziacz, woda jest transportowana do naszych zbiorników, następnie przez kolumny jonitowe jest przygotowywana do
już wtłoczenia do naszej sieci. W sytuacji, gdy pojawia się ubytek, no tą wodę mamy przygotowaną i uzupełniamy. Co więcej, w czasie na przykład postoju, gdzie tej wody jednak znacznie więcej potrzeba, wyobraźmy sobie taką sytuację, że jest jakiś odcinek wymieniany, czyli usuwamy na przykład sieć napowietrzną na rzecz wymiany na preizolację, na przykład chowania tej instalacji pod terenem. W tym momencie musi nastąpić zrzut pewnej ilości wody, a później trzeba ją uzupełnić. Tak się to odbywa w przerwach remontowych właśnie i dlatego musimy mieć też niezbędną ilość wody. Gdyby nastąpiła jakaś awaria, której sobie nie życzymy i oczywiście, ale musimy być przygotowani na taką sytuację, to wówczas też ta woda jest gotowa, w każdej chwili możemy ją po prostu przekazać do sieci i do tego wszystkiego właśnie służą te urządzenia, są utrzymane w gotowości przez cały rok i dlatego system jest bezpieczny. W Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Lesznie energia cieplna i elektryczna produkowana jest jednocześnie. To kogeneracja, to najnowsza ciepłownia MPEC. Dlaczego jest tak ważna? Gdybyśmy tylko poprzestali na produkcji energii elektrycznej, silnik pracując napędzałby, tak jak w tym przypadku, generator i mamy energię elektryczną. Na tym kończymy, sprawność wytwarzania energii elektrycznej jest określona, a ciepło jest stracone, czyli tak zwane jako odpad by tutaj wystąpiło. Na to sobie nie można się pozwolić, dlatego jest cała zabudowa urządzeń odzyskujących to ciepło, które podczas pracy silnika się wytwarza. I tutaj akurat mamy bardzo wysokosprawną kogenerację, gdzie odzyskujemy ciepło praktycznie z każdego układu tego zespołu, czyli odzyskujemy ciepło z układu chłodzenia bloku silnika, z układu chłodzenia powietrza do spalania, z układu chłodzenia odbioru ciepła oleju silnikowego, jak również z układu odprowadzenia spalin. Tam mamy największy odbiór ciepła, bo nawet 3,4 MW odzyskujemy ciepła tylko ze spalin. Czyli spaliny, zanim trafią do naszego emitora i do atmosfery, ciepło jest odzyskane i trafia tylko niezbędna ilość, która już musi się wydostać. W tym momencie mamy odzysk całego ciepła, które powstaje. No i możemy mówić w tym momencie o kogeneracji, czyli jednoczesna produkcja energii elektrycznej i energii cieplnej. Odzyskane ciepło trafia do odbiorcy końcowego w postaci przygotowania ciepłej wody, na przykład użytkowej. Dystrybucja ciepła odbywa się przez węzły cieplne. Jest ich 280. Ciepło dostarczone do węzła musi poddane być transformacji parametrów, czyli nasz czynnik, który krąży w rurociągu, on nie trafia do instalacji odbiorczej każdego z użytkowników, tylko jest poprzez wymiennik, są to węzły wymiennikowe, poprzez wymiennik ciepło jest transformowane i parametr wtórny trafia do odbiorcy końcowego w postaci właśnie czynnika już w odbiorze, w grzejnikach i ewentualnie przygotowane jest na potrzeby tej ciepłej wody użytkowej. Takie węzły możemy rozróżniać na kilka sposobów. Są to węzły indywidualne albo grupowe w zależności od tego, ile budynków zasilają. Wszystkie parametry, które przekazujemy, staramy się przekazać w jak najsprawniejszy sposób, czyli obsługa, która dba o te urządzenia, dba o to, żeby ten przekaz był na wysokim poziomie. W ten czas możemy mówić o ekonomii. Jeżeli chodzi o moc, którą przekazujemy w danym momencie, jest to moc w zależności od temperatury zewnętrznej. Mamy układ tak zwany pogodowy. Zmienia się temperatura, zmieniamy ustawienia i to dzieje się w automacie. Oprócz czego ten czynnik ludzki jest niezbędny, żeby kontrolować pracę tych systemów. Z kamerą odwiedziliśmy dwa węzły cieplne. Ten przy Ostroroga przeznaczony jest dla jednego nowo powstałego bloku. Ten przy Armii Krajowej zaopatruje w ciepło całe osiedle.